W tych multiinformacjach podpowiemy, jak przetrwać zapowiadane przez synoptyków mrozy. Powiemy o 20. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz o remoncie ulicy Harcerskiej. Nawet do minus 20 stopni Celsjusza w najbliższych dniach mogą wskazywać nasze termometry. Synoptycy zapowiadają mróz, wiatr i opady śniegu. Lepiej nie wychodźmy bez szalika i ciepłych rękawiczek. Jeśli wiatr będzie zbyt silny, nie ryzykujmy spaceru z małymi dziećmi. Jeśli jednak musimy wyjść z domu, przygotujmy się. Pamiętajmy o odpowiednim ubraniu, a także kremie, koniecznie tłustym. Jeżeli chodzi o dorosłych czy o dzieci trochę starsze, żeby się ubierać na cebulkę, żeby wiedzieć, że jak się wchodzi do sklepu, do szkoły, na korytarz i tak dalej, żeby łatwo można się było rozpiąć, jakoś troszeczkę rozebrać przynajmniej częściowo i żeby te różnice temperatur potem nie były zbyt gwałtowne. To jest podobnie z samochodami, w których też powinniśmy w jakiś tam sposób regulować trochę temperaturą, żeby się w nich nie za bardzo też nagrzewać, bo potem wychodzimy na bardzo duży mróz. Ważne jest, by nie nadużywać alkoholu. Nie pijmy na rozgrzewkę. Ponieważ on rozgrzewa tylko na chwilę, a potem na tym mrozie jednak mamy komunikaty polegające na tym, że mamy osoby, które zamarzają w wyniku upojenia alkoholowego, bo łatwo jest o takie nieszczęście. Przy ujemnych temperaturach pamiętajmy o osobach bez dachu nad głową. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję lub straż miejską za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon pod numer 112 997 lub 986, aby uratować komuś życie. Jeżeli widzimy osoby, które gdzieś tam zamieszkują w jakichś nieogrzewanych pomieszczeniach i tak dalej, no to sprawienie, żeby to jednak było jakoś trochę ogrzewane, przynajmniej minimalnie, lub żeby te osoby znalazły się w noclegowniach lub różnego rodzaju miejscach, które po prostu zabezpieczą ich ciepłotę i to, żeby nie zginęły przy tym mrozie. W Płucku bezdomni mogą korzystać z ogrzewalni przy Otolińskiej. Czynna jest ona między 20 a 8 rano. Są również miejsca w noclegowni dla mężczyzn prowadzonej przez Caritas, a także dla matek z dziećmi przy Misjonarskiej. Również drogowcy próbują udowodnić, że tym razem zima ich nie zaskoczy. Obowiązują całodobowe dyżury, by w razie potrzeby szybko reagować. Po raz kolejny w Płucku zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku będzie można licytować złote serduszko, tort, będzie mnóstwo atrakcji, koncerty i potańcówka. Najważniejsze jednak będą osoby, które będą wspierać WOŚP. Ułatwią nam to licytacje, konkursy oraz wolontariusze z puszkami. Tych będzie 450. Finał WOŚP odbędzie się 15 stycznia w Płucku. Najbardziej serca bić będą w Orlen Arenie, bo tam będzie sztab. Środki będziemy zbierać tak jak do tej pory, w ostatnich latach, dla najmłodszych, dla dzieci, które urodzą się i będą potrzebowały pomocy, i także dla seniorów. W ubiegłym roku Szpital Świętej Trójcy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy otrzymał aparat do wspomagania oddechu. 15 stycznia orkiestra będzie grać w całym mieście od rana na sportowo. Przy Orlen Arenie odbędzie się marsz Nordic Walking, a o 10:00 pierwszy płocki bieg po serce na mecie. Uczestnicy przebiegną wokół Orlen Areny 3 kilometry. Będzie dużo atrakcji muzycznych. Na scenie głównej wystąpią członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzi wokaliści Pokisu, MDK-u, dzieci Płocka, Wisły, Mazowia. Późnym popołudniem przyjdzie czas na koncerty. Na scenie WOŚP zaprezentują się lokalne zespoły, m.in. Stop, Watacha czy Reszta Pokolenia. Gwiazdą wieczoru będzie Ryszard Wolbach, który zagra z Krzysztofem Misiakiem i Maciejem Bieńkiem. Wystąpi też raper Tetris. Będzie Światełko do nieba. Pokazy wspinaczki,
Polski licytacja tortu. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będzie grała również w płockich galeriach handlowych. Jak co roku będą licytacje wyjątkowych przedmiotów od płocczana. Indywidualne zwiedzanie akwariów płockiego zoo, takie zwiedzanie od zaplecza, to nowość. Akwaria, które niedawno zostały otwarte, piękna inwestycja. Jest kalendarz ścienny z autografem Magdy Gessler. Jest, uwaga, kolacja z Włodzimierzem Czarzastym w Płocku w wybranej restauracji. Jest piłka meczowa z autografami piłkarzy Wisły Płock. Na aukcję zostanie przeznaczony także m.in. plakat z filmu Kochaj z autografami, czy wycieczka do Sejmu dla 20 osób. Dodajmy, przed rokiem w Płocku udało się zebrać blisko 220 tysięcy złotych. WOŚP zagra 15 stycznia po raz 25. Płock otrzymał kolejną schetynówkę. Dzięki temu zostanie rozbudowana ulica Harcerska. To kolejne 1,5 kilometra ulicy. Inwestycja ma kosztować ponad 4 miliony złotych, z czego 3 miliony pochodzić będą z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19. Przypomnijmy, w ubiegłym roku powstało rondo na skrzyżowaniu wspomnianej ulicy z Pocztową oraz Korczaka, a także zostały wyremontowane jej dwa fragmenty. Pierwsze od skrzyżowania Harcerskiej z Warmińską i Wiejską do Nowego Ronda i drugi dalej od Ronda do Borowickiej i Raczkowizna. Teraz przyszedł czas na kolejny etap, czyli fragment od kościoła w Imielnicy do miejsca, w którym zakończyły się ubiegłoroczne prace. Przetarg na rozbudowę ulicy ma zostać ogłoszony jeszcze w styczniu. Koniec prac zaplanowano na listopad tego roku.